Passant ustawia się do parkowania prostopadłego przodem. Wort Łódź, Nowy Józefów. Przypominam, kierunkowskaz i zobaczcie, druga linia ogranicza pole wjazdu. I znowu między żółte pachołki będzie wjeżdżał. Tak. Wjazd przodem tym razem. Wyjazd tyłem. Wjechał w pole. Nie musicie tak daleko wjeżdżać. Wystarczy wjechać i wyjazd tyłem. Pamiętajcie, że zanim ruszycie, po zmianie biegu na wsteczny lub przed tą zmianą włączyć kierunkowskaz, żeby o nim nie zapomnieć i później ten kierunkowskaz pilnować, jak będzie wyskakiwał, to trzeba poprawiać. I popatrzmy. I bardzo dobrze. Tak. Przypominam również, że parkowanie musimy zacząć minimum 2 metry od stanowiska i skończyć minimum 2 metry od stanowiska. Przodem popatrzcie na ten kierunkowskaz. Tak. Żółte pachołki oznaczone żółtymi elementami. Przypominam, Wort. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi. Nowy Józefów, nowy plac. Żeby wam się to nie pomyliło. Zielone, które widzimy, to są od kategorii E. A żółte od kategorii C. I popatrzcie, włączył wsteczny, włączył kierunkowskaz i o to chodzi. I zwróćcie uwagę na ten kierunkowskaz. On cały czas go pilnuje, żeby cały czas ten kierunkowskaz był włączony. I ograniczenie pola wjazdu. Przypominam, druga linia ograniczająca. Widzicie, jak ładnie pilnuje tego kierunkowskazu? O to właśnie chodzi. I pamiętajcie, odjechać minimum 2 metry od stanowiska, czyli przód niech wyjedzie, powiedzmy, za wysokość tego zielonego pachołka, to na pewno macie gwarancję, że to działa.